Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z Hype Time Quest. I co? Jesteśmy w obserwatorium. Nadal. Wygląda jakby przejście było, nie? Ostatnio sobie zrobiliśmy te planety. Zrobiliśmy tutaj tą moc. Więc czas chyba. Jest ten zapis. Tu są. Zejść. Chyba musimy stąd wrócić już. No bo tutaj nic nie ma więcej. Tego co widzę. Chyba nie. No dobra. Wyjdziemy stąd. Zabiliśmy tutaj tego gamoniowatego. I co? Musimy uwolnić Gokuta. Tu sobie wezmę broń lepiej, bo to są te typy. I w ogóle mam mało życia strasznie. Ogień! Dobra, uspać się, potrzebuję. To nie to jest. Mam tylko jedną niebieską fiolkę. Trochę lipa. O kurde! Rozpadł się kolejny. Teraz tak, gdzie? Już nie pamiętam. Jest jakiś żołądź. Tu gdzieś był Gogut, nie? Jest. Ale jak ja mogę uwolnić? Nie za bardzo wiem jak. No, wciskałem te rzeczy. O, niebieska fiolka, zajebiście. Dobra, spróbujemy ten ogień ugasić. Nie, tak nie idzie. Wygląda jak winda. Czemu to się... Pala jak podchodzę. Za bardzo kumam. Za bardzo kumam czacze, co tu trzeba zrobić. Czekaj, wiem. Strzelimy do tego, nie? Czy to nic nie da? Chyba to... Chyba to nic nie da. No. Ja myślę, że to coś da. Ej kurde, to co tu mam zrobić, żeby go uwolnić? No, to mi nic nie daje. Tam te guziki wciskałem. Ale to otwierało ten chyba, nie? Dobra, ja sobie poszukam rozwiązania i widzimy się za chwilkę. Dziękuję, Hype'ie. Jesteś wielkim rycerzem. Obawiałem się najgorszego. Ja nie byłem pewny, czy uda ci się przybyć na czas. Nie doceniałem cię, błagam, wybacz mi. Dobrze, teraz szybko. Musimy wydostać się stąd, zanim znajdą nas straże. Dobrze, panie Gogut. Musiałem przeczytać... Nie pomyślałem o tym, żeby czaru użyć tutaj tego, co zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Chciałem przeczytać, o co tu chodzi. Ja głupi, no ale co zrobię.
Gdzie on poszedł? Chyba nie tu. Gdzie ten pan Gogut uciekł? Tu? A tu. Czyli tutaj pewnie też trzeba tego użyć. A ja, jak mam tego użyć, jak nie mam czym? Aha, czyli te... Te żołędzie to są to, żeby mi czary... Ale i tak nie mogę. Dobra. No wejdź tu. Dobra, czyli będziemy uciekać. W takim razie. Pa, jaki on szybki, kurde. Spierdziela, no. Zostawił mnie. Biegnę, ziomuś, biegnę. Słuchaj uważnie, Hajpie. Oto czego dowiedziałem się przez ostatnie kilka lat. Klejnot królewski pozwolił ci tylko na jeden skok w czasie. Teraz musisz znaleźć klejnot ludzkości. Każdy skok w czasie wymaga jednego klejnotu. Klejnoty musisz ładować energią z nieba w epoce, w której aktualnie jesteś. Dowiedziałem się także, że im więcej masz klejnotów, tym potężniejszy staje się twój miecz. Gdy znajdziesz klejnot ludzkości, przyjdź do mojego zamku. Będę miał dla ciebie więcej informacji. Aby go znaleźć, radzę ci udać się do skarbca na polu odwagi. Trudno się tam dostać. Podobno rozbójnicy próbują odnaleźć w lesie sekretne przejście do skarbca. To wszystko, co wiem. Powodzenia. Zanim odejdziesz, daj mi trochę czasu, bym mógł się oddalić. Straże nie mogą zobaczyć nas razem. Dobra, czyli musimy na to pole odwagi iść, zawalczyć z tym tam gladiatorem. Pewnie zdobędziemy wtedy ten kolejny klejnot. Tu nie muszę, ale sobie rozbiję te beczki. Może coś tu będzie, no jest coś. Jak zdobyć ten glade, kurde? On też coś mówił o tym, że w lesie jest jakieś przejście do tego skarbca. Więc może to o to chodzi. Żeby się tam udać. No nic, zobaczymy. Później pewnie trzeba będzie znowu tego smoka skoczyć i naładować. No więc tego, tamtego. Idziemy powoli, nie? Nie wiem, czy najpierw na to pole odwagi się udać, czy od razu gdzieś na ten, do tego lasu. To mnie zastanawia. Może do lasu najpierw? Teraz tym mieczem chodzę. Tylko żeby stąd wyjść, to musimy gdzie iść. Panie Kowal, potrzebuję tutaj wsparcia. Tutaj wykuwamy dobrą broń dla dobrej sprawy. Wybierz. Nowienie zbroi weźmiemy. Dobra, dziękuję. Dzięki ci, koleżko. Dobra, wydaje mi się, że pójdziemy do lasu. I... Szukam tych rozbójników, to przy tego przejścia do skarbca. W sumie czemu nie? Tylko rozbijam trochę tych beczek. Bo mi potrzeba paru rzeczy. Hajsik jest. Czerwona miksturka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piękna damo. Teraz kurde, jak znaleźć to przejście? To może być problem. Jest zapis.
Latają nietopery. Gdzie to przejście może być? Tu coś jest chyba, nie? Nie rzucaj! Patrz, tu nie byłem. O kurde, ten złukowali. Oj. Dużym nie był. Dużym nie był. Przyciągamy tą dźwignię. Dawaj, ciągnij hype. Ciekawe, czy to jest tu. Co to za typ? O kurwa, rozbójnik jakiś Alibaba. Ej, kurwa, gościu. Och, jesteś przystojny. Jesteś silny, rycerzu. No ja jestem silniejszy. Jesteś silny, ale nas jest wielu. Ty, weź jego kuszę i plastyki. Tak jest, Karon. Co to ma znaczyć? Jestem Karon, przywódczyni rozbójników. Zostawię ci twój miecz, będziesz go potrzebował. Widzisz, przystojny rycerzu, wiem, kim jesteś. Mówią, że możesz podróżować w czasie. Twoja moc może mi się przydać. Chcę się dostać do skarbca na polu odwagi, by pomścić mego ojca. Nazywał się Bolduk i był architektem, który zbudował pole odwagi, ale Taskan pierwszy nigdy mu za to nie zapłacił. Teraz nie możemy dostać się do skarbca. Mam więc dla ciebie misję do wypełnienia. Znajdź mojego ojca w przeszłości, w Toras, i pokaż mu moją bransoletę. O. Będzie wiedział, że przybywasz w moim imieniu. O. Zapytaj go, jak dostać się do skarbca. Jeśli ci się powiedzie, oddam ci twoje pieniądze, kuszę i dostaniesz podpisaną przepustkę. A rozbójnicy na zawsze pozostaną twoimi sojusznikami. Okej. Czyli musimy się udać do przeszłości, tak? Pogadaj z jej ojcem, ja pamiętam tego gościa. On właśnie chciał wybudować to pole odwagi. No dobra. Czy oni tu będą mnie dalej atakować? Mamy. To którędy wrócić? Chyba do zamku raczej, nie? Do zamku sobie wrócimy. Cofniemy się w czasie. Zapiszemy tu i... Chyba będziemy Nie, jeszcze nie będziemy kończyć. I cofamy się w czasie, szukamy jej ojca. Bolduk on miał? Nie pamiętam. Ale zobaczymy. Czekaj, ja mogę się tak cofnąć bez... Mogę chyba, nie? No mogę. Tak, jesteśmy do panowania Taskana pierwszego. Ten ojciec był... Kurde, on gdzieś tutaj stał. Kowal jest nadal. To nie on. Jest tutaj. Pole odwagi. Jeszcze raz ci dziękuję, rycerzu. Wiem. Nigdy bym tego bez ciebie nie wymyślił. Ja mam bransoletę, gościu, dla ciebie. Jak ja mu ją pokazać? Masz. Hej, ja... Co powiedziałeś, rycerzu? Ty... Tak. Przybyłeś z przyszłości? W imieniu mojej córki Karon? I abyś mógł tego dowieść, dała ci swoją bransoletę. To niewiarygodne. Ale wiem, że skoro masz jej bransoletę, to dlatego, że tego chciała. Słyszałem o tobie, rycerzu. Straże wszędzie cię szukają. Plotka głosi, że rozpłynąłeś się w powietrzu. Teraz mogę w to uwierzyć. A więc dobrze, postanowione. Wymyślę system otwierający skarbiec na polu odwagi. Karon będzie miała klucz. Żegnaj, rycerzu, i nie zapomnij oddać bransoletę Karon. Czyli co, czyli ona ma teraz klucz, tak? Tego zrozumiałem.
Mi brakuje w ogóle dwóch... dwóch udziń tu brakuje, kurde. No ich nie widać. Tych uli. Dobra, wracamy do przyszłości. Idziemy oddać bransoletę. Na pewno mieć klucz już. Tego skarbca. Mam nadzieję, że on jej przekazał to. Go, hype. Okay, to było tu gdzieś. Pewnie nie biją mnie teraz. Gdzie ona jest? Gdzie ja mam jej szukać? W mieście? Karon wysłała mnie do ciebie z wiadomością, rycerzu. Wciąż ci nie ufa, więc chcę spotkać się z tobą w naszej wiosce. Otworzyliśmy wydrążone drzewo, które cię tam doprowadzi. Znajduje się trochę głębiej w lesie. Ruszaj w drogę. Nikt nie każe na siebie czekać. Karon, naszej przywódczyni. Dobra, czyli ona jest gdzieś indziej. Głębiej w las trzeba iść. Duchy. Ja z duchami się nie będę bił. Jakieś drzewie wydrążone, coś tam. Czekaj, tu jest chyba do klasztoru wejście, tak. Czyli idziemy dalej. Tam widzę drzewo, dobra. Kurde, fajne takie ten wracanie, rozkminianie. Czasem jest trudno, tak jak musiałem przy tym czarze, kurde, pomyśleć. Musiałem wpisać w internet oczywiście, bo przecież... Takie czasy, nie? Sam bym tego, kurwa, nie wymyślił pewnie. Dobra. Domek na drzewie mają. Wioska rozbójników. Panowanie Toskana drugiego. Dobrze. Rozwijam sobie beczułki. Dobry. Czekaliśmy na ciebie, rycerzu. Tak, może wiem, pewnego dnia zostaniesz jednym z naszych sojuszników, ale w tej chwili... Oho, żebym ja ci nie musiał zaraz, kurwa, wyjebać na łeb. Dawaj mi fiolkę. Robin Hood. Nie próbuj skrzywdzić, Karon. Jeden fałszywy ruch i zginiesz, zanim się zorientujesz. Okej, dobra. Jezu, jakie tu mają... Ty, nie pamiętam tego w ogóle już. Ja tego nie pamiętam. Pamiętam tylko jeszcze tą walkę z... tym gościem na tym, na tych polach. Kurde, jest taki zapis czy coś, bo już będziemy kończyć. O, mamy zapisik, dobra. Sobie zakończymy i z Karen sobie pogadamy już w kolejnym odcinku. Żegnamy się. Wpadajcie na drugą serię z Obserwer i na streamki zapraszam. Trzymajcie się. Siema.